Halo, tu jestem. Ty, stary, patrz jaka laska. No to... No fajna, skąd się kojarzę, ale no, nie wiem skąd. Śliczna, stary. Ja też mam wrażenie, że gdzieś już ją widziałem. No ty idź zagadaj. I co jej powiem? No, nie wiem, na przykład czego słucha. Idź. Tak? Dobra. Ej! Poczekaj, hej! Zaczekaj! Miłości właśnie uciekła. No, stary, to nie jest śmieszne, no. Oj, wyluzuj. To się nazywa miłość od pierwszego wejrzenia. Dobra, nie rób sobie jaj. Stary, zmontuję te zdjęcia, obrobię i jutro ci wyślę. Jutro? No. A pewnie najpierw będziesz obrabiać zdjęcia tej dziewczyny. Dobra, Pascal, ja widzę, że ty się marnujesz po prostu. Ja widzę twoją przyszłość w stand-upie. Dobra, no to w takim razie do jutra. Cześć, trzymaj się. No, siema, jak tam z Pascalem? Siema. Całkiem spoczko. Tak? Ale chodź tu, no, muszę ci coś pokazać. Co masz? Stary, spotkałem dzisiaj taką dziewczynę, że normalnie się zabujałem. Ty, no to pokazuj. No, poczekaj. Moment. I co? Nie, fajna. No. I tyle? Bardzo fajna. No bo, stary, no ty jej nie widziałeś. Musiałbyś tam być, no. Laska słuchała muzyki. Unosiła się normalnie nad ziemią, jak w swoim świecie. No, ekstra była. Okej. Masz tu gdzieś pieluchy tetrowe? Tak, na łóżku są, no. Ty, ale to poznałeś ją czy coś? No właśnie nie, nawet nie miałem do niej jak zagadać. Zostałbyś chwilę z Franiem? No tak, jasne, no. No to powodzenie, tak po samym zdjęciu. No, nie mam wyjścia. Dobra, zdjęcia się zgrały na telefon, ja lecę do Frania. Nie no, fajne. Jak tam? Misia się pewnie nudzi, co nie? A gdzie on jest? Z Melą, Mela go pilnuje, ale trzeba ją zmienić, a jestem zmęczona, więc wziąłbym... Dobra, no pewnie, to idę. Konrad? No? Co to za tajemnicza dziewczyna na zdjęciach? Wpadła mi w oko na ulicy. Zrobiłem jej kilka fotek, ale nie wiem, kto to jest. Chociaż mam wrażenie, że już ją kiedyś spotkałem. A czemu akurat ona? No, nie wiem. Czasem tak po prostu jest, co nie? No, ale czemu akurat ona? No, nie wydawała się jakoś szczególna. Musiałbym ci nagrać filmik, no. Laska szła, tańczyła, śpiewała, no. Wyglądała, jakby jej życie to była jednoosobowa impreza. Może po prostu wracała z jakiegoś klubu pijana. Nie, no, to nie to. Widać, że dziewczyna ma swój świat, że ma charakter. A to teraz mega rzadkie. Co masz na myśli? No, wiesz, ładnych lasek to jest pół Krakowa, ale zazwyczaj okazują się nudne i mdłe jak zupa mleczna. Może jakbyś poznał te wszystkie inne dziewczyny, to by się okazało, że nie są mdłe jak zupa mleczna i też mają swój świat. No nie wiem, może, no ale spójrz sama. Patrz. A co, ty masz jej zdjęcie na telefonie? No, a co? Jezus, ciebie stalka. Dobra, przestań. To idę do młodego.